Jo, dzisiaj gruby odcinek. Dzisiaj poruszymy sobie temat, który spotkać możecie u ojca ojców polskiego koderskiego YouTube'a, czyli pana Mirosława Zalenta. Oj, sorry, nie tego. Pamiętajcie, wszystko z dystansem. Wielki szacunek dla tego pana, bo nauczył mnie SQL-a. Jakiś tam kontakt ze SQL-em dzięki niemu miałem. Dzisiaj poruszymy sobie dwa algorytmy sortowania w C++. Jest to Bubble Sort oraz Quick Sort. Oczywiście na kanale pana Mirosława znajdziecie już odcinek w tym temacie, ale moim zdaniem algorytm Quick Sort został słabo przedstawiony. I aby go ogarnąć moim mało programistycznym umysłem, potrzebowałem całego dnia, a żeby jeszcze wam go przedstawić, za dużo. Więc koniec wstępu, przejdźmy do mojego wywodu na ten temat i przejdźmy już do kodu. Generalnie z tymi algorytmami sortowania chodzi o to, aby osiągnąć jak najmniejszą zużoność czasową. Generalnie opisuje ona, z jaką szybkością wykonuje się dany algorytm. Quicksort sam sobie ma tą zużoność czasową w miarę spoko, plus ogólnie te wszystkie dane sortują się bardzo szybko dzięki niemu. Jak ogólnie działa Quicksort? Działa w ten sposób, że gdy macie przykładową tabelę, wybieracie sobie jakiś punkt. Generalnie nazywa się to pivotem w tym środowisku programistycznym. W naszym przypadku generalnie będzie to środkowy element w każdej tablicy, który potem wam pokażę, jak będziemy wyznaczać. Następnie co robimy? Obieramy sobie dwa punkty. Generalnie są to zwykle P i Q. P to jest początek, Q to jest koniec. W naszym przypadku zawsze to P będzie pierwszym elementem tablicy, a to Q będzie ostatnim elementem tablicy. Następnie obieramy sobie na przykład Q, który jest ostatnim elementem. Pamiętajcie, jest to po prawej stronie, czyli ostatnim elementem naszej tablicy. I iterujemy go wstecz, co każdy element, i sprawdzamy, czy jest to element niższy od naszego pivota, czyli od naszego środka tabeli. Jeżeli jest to element niższy od naszego pivota, to nasze sprawdzanie zatrzymuje się i lecimy teraz z naszym P, czyli z tym elementem po lewej stronie, czyli początku naszej tabeli. No i w tym naszym P mamy sprawdzić, czy element jest większy od naszego pivota. Czyli kolejno literujemy znowu, ale tym razem do przodu i sprawdzamy, czy element jest większy od naszego pivota. Pamiętajcie, że cały czas znaleźliśmy element, który jest po prawej stronie i ten element jest większy, sorry, jest mniejszy od naszego pivota. Jak już znajdziemy element większy od naszego pivota po lewej stronie, nasze losowanie zatrzymuje się i zostaje wykonana funkcja swap, która zamienia nam te dwa miejsca. Następnie znowu rusza pętla while, w sensie znowu rusza ta pętla, w naszym przypadku będzie to pętla while, która znowu sortuje w ten sam sposób, czyli szuka mniejszego elementu od pivota po prawej stronie i szuka większego elementu od pivota po lewej stronie. Potem to zamienia. Dzieje się to do momentu, kiedy generalnie nie możemy znaleźć elementu mniejszego lub większego od naszego pivota po którejś stronie. Następnie rekurencyjnie przekazujemy parametry do naszej funkcji, czyli wywołujemy tą samą funkcję w tej funkcji, przekazując, tak jak wcześniej wspomniałem, odpowiednie parametry oraz z odpowiednim warunkiem. No i tam znowu to się sortuje w taki sam sposób jak w tej funkcji głównej. Dzieje się to do momentu, aż tablica, w sumie nasze dane, nie zostaną posortowane. Jak zostaną posortowane, algorytm zatrzymuje swoje działanie, a wy macie już posortowaną tablicę. To jeśli chodzi o teorię. Teraz sobie przejdźmy do naszego C++. Ogólnie tworzę plik o nazwie Quicksort z rozszerzeniem CPP, jest to rozszerzenie C++, i załączam potrzebną mi bibliotekę do pisania podstawowych programów, czyli IOStream. Następnie tworzę funkcję główną oraz uwzględniam przestrzenie nazw, czyli using namespace std. Pamiętajcie, że zakładam, że podstawy C++ znacie i pętle lub różne takie rzeczy umiecie już pisać, dlatego nie będę tego tłumaczył. Zajmiemy się Quicksortem. Następnie co robię, to tworzę zmienną typu int o nazwie n i generalnie zmienną wskaźnikową typu int tab, po czym wprowadzam do mojej zmiennej n liczbę, ile będzie tych miejsc w tablicy. Generalnie wpisuję to na ekranie, podaj wielkość tablicy, następnie wprowadzam tą wartość do zmiennej n. Następnie deklaruję sobie tą moją tablicę, używając tej mojej zmiennej wskaźnikowej, używam też deklaracji new int i podaję jako wielkość tej tablicy wartość n. Pamiętajcie, że to, co teraz robię, to generuję liczby losowe i to wszystko jest wytłumaczone w filmie u pana Mirosława Zalenta na temat generowania liczb losowych. Następnie co robię, to inkluduję sobie dwie biblioteki time.h oraz windows.h i generalnie jest mi to potrzebne właśnie do generowania tych liczb losowych. Następnie tworzę nagłówek mojej funkcji u góry, aby móc ciało tej funkcji zadeklarować potem u dołu. Ta moja funkcja będzie nazywać się tabgen. Generalnie jest to, można powiedzieć, skrót od tablica generacja, czyli będziemy sobie generować te liczby losowe. Ona przyjmuje dwa parametry, to moją tablicę oraz wielkość tej tablicy. Następnie na samym dole generuje to ciało tej mojej funkcji. Instrukcja srand, tak dziwnie to brzmi, time null, ona generalnie inicjalizuje nam ten cały generator. Następnie używam zwykłej pętli for i do każdego mojego miejsca w tej tablicy przypisuję sobie losową liczbę z przedziału od 0 do 100. Tak naprawdę wszystko to macie wytłumaczone w odcinku Mirosława Zalenta o generowaniu liczb losowych, także tam was odsyłam.
Co jeszcze zrobiłem tylko w tej pantry for, czyli wyświetliłem sobie wszystkie te moje liczby, tak jakby pod spodem, żeby wiedzieć, jakie te liczby są wylosowane. W głównej funkcji main wywołuję sobie tą funkcję, przekazując do niej moją tablicę oraz wielkość tej tablicy. Wcześniej co robię, to po prostu oddzielam sobie ten mój napis, żeby to jakoś fajnie wyglądało w konsoli. Następnie generuję sobie nagłówek mojej funkcji quicksort i ta moja funkcja quicksort będzie przyjmować trzy parametry. Pierwszy jest to moja tablica, drugi to jest to mój pierwszy element, czyli ten pierwszy element od lewej strony, o którym tu mówiłem wcześniej, a trzeci parametr jest to ten element po prawej stronie, czyli ten nasz ostatni element. Ten mój lewy element nazwałem początek, a ten mój ostatni element nazwałem koniec. Pamiętajcie, że przekazujemy zmienną wskaźnikową w naszą tablicę, także ten nasz int tab musi mieć gwiazdkę. Następnie na samym dole deklaruję sobie ciało tej mojej funkcji. Pierwszy warunek, jaki tworzymy, jest to if, który sprawdza, czy dobrze podaliśmy parametry. To zabezpiecza nas przed tym, że jeśli jako początek podamy ostatnie miejsce naszej tablicy, a jako koniec pierwszy element naszej tablicy, to po prostu potem nam się to wysypie. Dlatego ten warunek sprawdza, czy po prostu podaliśmy to dobrze. Jeśli jest źle, to return, czyli kończymy naszą funkcję. Następnie tworzę sobie moje p i q, o którym wcześniej wspomniałem. P to jest mój początek, pamiętajcie, że to jest minus 1, początek minus 1 i q to też jest koniec minus 1. Dlaczego tak jest? Ponieważ załóżmy, że mamy 10 liczb w tablicy. Jeśli podamy p 0, a q n minus 1, bo potrzebujemy 9, zaraz potem to jeszcze wytłumaczę, no to generalnie to moje P będzie miało wartość minus 1, a moje Q będzie miało wartość 10. Następnie, jak zobaczycie później, tworzymy sobie naszego pivota. W naszym pivocie jest to miejsce w tablicy środkowe. Także jeśli w tym momencie moje P ma minus 1, a moje Q ma 10, to wtedy to nam idealnie wychodzi piątka, czyli piąte miejsce w tablicy. Dlatego to moje tab, początek plus koniec, dzielimy przez 2. I wtedy otrzymujemy w pivocie miejsce, środkowe miejsce w tablicy. Następnie w głównej funkcji main dalej sobie tworzę jakoś to tak wizualnie, żeby to dobrze wyglądało, czyli znowu to oddzielam i wywołuję moją funkcję quicksort. Tak jak u góry wspominałem, moja funkcja quicksort przyjmuje jako parametry. Pierwszy parametr to moją tablicę, drugi parametr jest to początek, czyli u nas zawsze to będzie 0 i ostatni parametr jest to koniec, czyli ten prawy element najbardziej wysunięty, u nas to będzie n minus 1. Ponieważ pamiętajcie, że tablicę numerujemy od 0 do n minus 1, do tej liczby minus 1. Czyli jak macie tablicę 10-elementową, to jest to od 0 do 9. Dlatego musi być n minus 1. Następnie co robię jeszcze w funkcji main, to po prostu wypisuję sobie tą moją posortowaną tablicę. Ok, i teraz generalnie ta główna funkcja, czy ta główna pętla while w funkcji quicksort. Co ona ma robić? Generalnie będzie to pętla nieskończona, ponieważ wyłączymy ją dopiero wtedy, jak tablica będzie posortowana. Także while jej parametr jest true, ponieważ zawsze będzie prawdziwe. Zawsze warunek będzie prawdziwy. Następnie tworzymy pierwszą wewnętrzną pętlę while. I ta pierwsza wewnętrzna pętla while ma warunek. Wykonuj ją, dopóki pivot jest większy od tab plus plus i. I teraz o co w tym chodzi? Szukamy pierwszego elementu, który będzie po lewej stronie większy lub równy od pivota, ponieważ pętla wykonuje się cały czas, jeśli element na lewo od pivota jest od niego mniejszy. Musimy wykonać preinkrementację z tego względu, że wcześniej zadeklarowaliśmy, że nasze p ma początek minus 1, czyli ono ma minus 1. Także nie możemy podstawić pod tablicę minus 1 z tego względu, że nam wywali błąd. Pod tablicę musimy podstawić 0. Dlatego najpierw jest preinkrementacja. Druga pętla to jest szukanie pierwszego elementu, który będzie po prawej stronie od pivota mniejszy lub równy. Czyli generalnie to samo co u góry, ale w drugą stronę. Pamiętajcie, że to jest to, co tłumaczyliśmy sobie wcześniej. Następnie co musimy sprawdzić, to sprawdzić naszym warunkiem ifem, czy p cały czas jest mniejszy od q. Ponieważ jeśli p przekroczyło to nasze Q, to tak jakby ten nasz pivot został już posortowany. To jest tak jakby to pierwsze przejście, o którym mówiłem wcześniej. Jeśli to P cały czas jest mniejsze od Q, czyli to oznacza, że cały czas ten pierwszy, tak jakby to pierwsza część naszego sortowania nie została jeszcze posortowana. Także możemy sobie użyć funkcji swap i zamienić nasze miejsca w tablicy miejscami. Czyli możemy zamienić mniejszy, pamiętajcie, tab od P to jest ten większy element po lewej stronie od naszego pivota. A tab od Q to jest ten mniejszy element po prawej stronie od naszego pivota. Zamieniamy je miejscami. To, co tłumaczyłem wcześniej, czyli przed naszym kodem. W innym przypadku generalnie przerywamy, czyli break, ponieważ tą pierwszą część już posortowaliśmy. No i to jest to ciało tej funkcji, która sprawdza nam tak jakby tą pierwszą część tego warunku. Teraz, o czym mówiłem wcześniej, to musimy to, co nam zostało, przekazać do kolejnej funkcji, w sensie do quicksorta, tego samego, tylko po prostu jeszcze raz. Tworzymy sobie warunek, jeśli q jest większy od początek, to wywołaj funkcję quicksort, ale z innymi parametrami. Pierwszy parametr, tak jak zawsze, jest to nasza tablica. Drugi parametr jest to początek. W tym momencie, jeśli j, w sensie jeśli nasze q nie przekroczyło tego początku,
to dalej, jeśli to Q jest cały czas większe od naszego początku, to naturalnie dalej początkiem jest nasz początek, ale już końcem jest nasze Q, ponieważ to, co od Q dalej, zostało już posortowane. Dlatego nie przekazujemy całej tablicy, czyli nie przekazujemy naszego końca, tylko przekazujemy nasz wskaźnik Q. Natomiast w drugim przypadku, jeśli P jest mniejsze od koniec, to przekazujemy w naszym quick sorcie, tak jak zawsze, tą tablicę jako pierwszy argument, jako drugi argument, czyli nasz początek, przekazujemy nasze P, a jako nasz koniec przekazujemy nasz koniec, czyli ten zwykły koniec. Ponieważ w tym drugim przypadku to, co od początku do P zostało już posortowane, a od P w prawą stronę nie jest posortowane. Dobrze, jeszcze raz, na spokojnie. Popatrzcie teraz na te dwa warunki. W pierwszym warunku macie ifa, który sprawdza, czy ten wasz wskaźnik Q jest większy od początku. Pamiętajcie, że początek to jest to wasze zero, które podaliście wcześniej. Które podaliście u góry przy wywoływaniu funkcji. Tego początku w ogóle nie zmienialiście w trakcie działania waszej pętli while. Także jeżeli to jest sprawdzone, to wasz początek to jest cały czas nadal ten wasz początek. Ale wasz koniec to jest ten wskaźnik Q, który cofał się od prawej strony do lewej. A to, co było cały czas po prawej stronie, zostawało już posortowane. To samo jest u dołu. Jeśli wasze P jest mniejsze od koniec, to po prostu to, co było od początku do P, zostało już posortowane. Dlatego przekazujemy jako początek ten wskaźnik P, a koniec, czyli to do końca tabeli. No i ogólnie tyle. Kurczę, dużo gadania. Mam nadzieję, że jakoś wam to rozjaśniłem. To dalej pewnie do wielu z was nie trafi, do niektórych trafi, ale jak wytłumaczyłem, to jak najbardziej jest to na plus i takie było moje założenie. W sumie założenie było takie, żeby komukolwiek pomóc. Jak komuśkolwiek pomogłem, to już jest sztos. Na ekranie widzicie jeszcze wywołanie tej funkcji. Parę razy coś tam poprawiałem w trakcie dla widoczności, żeby to lepiej wyglądało, ale jeśli chodzi o quicksorta, to nie zmieniałem nic. Także w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki za uwagę. Dzięki, że byliście. Zapraszam do kolejnego, który ukaże się już w najbliższym czasie, ponieważ mamy koronawirusa, także będzie czas. Także hej, cześć i siema.